Weszliśmy na rynek włoski. Dostarczyliśmy pierwsze pojazdy, realizujemy kontrakt dla drugiego klienta, dla firmy FSE z Bari. Walczymy w kolejnym postępowaniu, trzecim, prowadzonym przez region Sycylia, w Palermo. Liczymy, że zakończy się ono sukcesem dla nas. Na tym rynku włoskim będziemy chcieli się osadzać mocniej. Będziemy chcieli startować w innych postępowaniach również, tak żeby poszerzać nasze udziały rynkowe we Włoszech. Mamy na względzie fakt, że we Włoszech na dzień dzisiejszy nie ma lokalnego producenta. Ten brak postaramy się wykorzystać najlepiej z korzyścią dla nas i dla akcjonariuszy. Zaczęliśmy od Sycylii kontraktem z firmą FCE w Katanii, gdzie dostarczyliśmy cztery spalinowe zespoły trakcyjne. Wygraliśmy następnie postępowanie prowadzone przez FSE w regionie Puglia ze stolicą w Bari na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych trójczłonowych z prawem opcji do zakupu następnych 10 sztuk, a na dzień dzisiejszy uczestniczymy jeszcze w postępowaniu, które się toczy, na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w regionie Sycylii, w stolicy Sycylii, dokładnie w Palermo. Postępowania we Włoszech relatywnie trwają długo. W warunkach polskich ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z datą X po 42 dniach, jak nie ma zbyt dużo pytań czy wątpliwości, że też odwołań na zapisy specyfikacji, składanie ofert i możliwe podpisanie umowy w ciągu 60 dni. 90 dni to jest właściwie maksymalny termin, który upływa od daty ogłoszenia postępowania do daty zawarcia umowy na dostawę. W przypadku Włoch niektóre z tych postępowań, to ostatnie w szczególności, trwa już od 2,5 roku.